Pierwszy konkurs w zasadzie zakończył się fiaskiem, ponieważ nie tylko nie wyłoniono zwycięzcy, ale też żaden z przedłożonych pomysłów nie spełnił. Oczekiwań komisji konkursowej. Ogłoszono drugi konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby biblioteki publicznej w Suwałkach, a właściwie mediateki, bo nie tylko książki mają być dostępne w nowym obiekcie. Z dziewięciu pracowników, które zgłosiły się do drugiej edycji, aż osiem zaproszono do dalszego opracowywania koncepcji. Czas na to mają do połowy nadchodzących wakacji. Po 1 sierpnia sąd konkursowy. Ponownie pochyli się nad pomysłami. Wiary w to, że tym razem konkurs zostanie rozstrzygnięty, nie brakuje prezydentowi miasta, ale nowy gmach to nie lada wyzwanie. Według koncepcji samorządowców obiekt, oprócz wypożyczalni książek czy tradycyjnej czytelni, powinien spełniać oczekiwania wynikające ze współczesnych potrzeb odbiorców. Spodziewać się tu zatem należy czytelni multimedialnej, pracowni językowej, plastycznych, przestrzeni dla najmłodszych, ale też sensownej sali konferencyjnej. W planach, jak pamiętamy, znaczenie mają nie tylko nowoczesne rozwiązania architektoniczne, ale również koszty utrzymania przyszłego obiektu. Teren, na którym ma według planu stanąć nowa siedziba biblioteki, do łatwych również nie należy. Działka położona między ulicami Reja i Pułaskiego porośnięta jest zupełnie przypadkową roślinnością. Są tu zarówno drzewa, jak i krzewy. Część z nich trzeba będzie usunąć, ale wszystkim chyba zależy, by mediateka nie wyrosła na betonowym placu. Jednocześnie trzeba zadbać o należyty dojazd do budynku. Czy dostateczną ilość miejsc parkingowych. Ważna jest również energooszczędność obiektu i komfort pracy personelu. Warunków, których spełnienia oczekują władze miasta, jest bardzo dużo. Obiekt, by mógł spełnić swoje zadania, powinien mieć około 3000 m2 powierzchni, ale kosztować może nie więcej niż 30 milionów złotych. Pracownia, która zwycięży, otrzyma 30 ale tysięcy złotych nagrody i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej.